Siemaneczko ludziska, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnej części Rock'n'Roll Nation Rewind. W serii, w której podsumowujemy sobie muzyczny rok 2023, oczywiście z mojej perspektywy, oraz w której to części opowiadam wam o albumach muzycznych, wydawnictwach ogółem, bo na przykład też epkach, które właśnie wyszły w tym roku i w które już miałem okazję parę razy przesłuchać, no i mogę coś o nich wam opowiedzieć. Dlatego lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał, jeśli chcecie, możecie na Patronite czy T4Streamie, a my przechodzimy do kolejnej płytki. Dzisiejszą historię rozpocznę w roku 2018, ponieważ właśnie wtedy, pod koniec kwietnia, po raz pierwszy w swoim życiu odwiedziłem Włochy, dokładnie Trezzo sul Adro, czyli mieścinę pod Mediolanem, gdzie odbywał się Frontiers Rock Festival. I na tym oto festiwalu poznałem drugiego dnia koncertów taką formację jak Animal Drive. Animal Drive, zespół z Chorwacji grający heavy metal z naprawdę przezarąbistym wokalistą, jakim jest Dino Jelusic. Wokalista nietuzinkowy, ponieważ zaczynał swoją gigantyczną karierę już w latach dziecięcych, ponieważ był pierwszym zwycięzcą Eurowizji Junior w 2003 roku, jeśli nie pamięć nie myli, i śpiewał wtedy Ty si moja prwa luba. Później miał małą przerwę, po czym wrócił do grania już jako dojrzały, dorosły chłopak, do grania heavy metalu. No i Animal Drive był formacją, dzięki której poznałem Dino, ale też i innych muzyków, jak chociażby Iwana Kellera, gitarzystę. No i wydali swój album Bite, po czym zabrali się za drugi album, natomiast był pewien problem i pewne spięcie na linii Animal Drive oraz wytwórnia Frontiers Rock, SLR chyba coś tak, SRL, przepraszam. No i to się skończyło, czy się to jeszcze w ogóle skończyło, w sumie nawet nie śledzę tego na bieżąco, więc nie wiem, jak to się skończyło. W każdym razie tam jakieś pozwy, nie pozwy leciały, no a album numer 2 wisiał w powietrzu. Animal Drive się rozwiązało jako Animal Drive. Dino poszedł przed siebie, bo zaczął śpiewać w Trans-Siberian Orchestra, czy chociażby miałem okazję go ponownie zobaczyć na żywo w 2019 roku na memoriale Roniego Jamesa Dio w Warszawie, który był organizowany przez zespół Screammaker. I tam, co ciekawe, Dino nie pamiętał w ogóle z tego festiwalu, więc to było turbo mega miłe. Po czym po 2 latach znowu był 2022, matko, jak ten czas leci. W 2022 roku miałem okazję go zobaczyć u boku Davida Coverdale'a i zespołu Whitesnake, gdzie grał na klawiszach oraz śpiewał chórki. I to naprawdę, no, chłop robi niesamowitą karierę. No i się w sumie nie dziwię, bo ma naprawdę rewelacyjny głos. No i równolegle po Animal Drive, Dino nie zwolnił. Jakby chciał kolejny zespół, więc założył zespół Jelusick. Żeby tak bardziej jelesek, żeby to brzmiało bardziej międzynarodowo, ale nadal dla mnie to jest Dino Jelusic, sorry bardzo, ale słowiańska krew. No właśnie też w swoich social media zmienił się na Dino Jelusick, no i wydał singla Healer. I ten singiel nagle został zdjęty przez Frontiers i właśnie tam dalej te przepychanki się działy, ale wreszcie, w tym roku otrzymaliśmy album Follow the Blind Man. Na tej płycie również usłyszymy gitarzystę Iwana Kellera, czyli dobrego ziomeczka Dino, więc no, jakby nie patrzeć, ten album Follow the Blind Man jest poniekąd następcą Bite i szczerze powiedziawszy jest to album według mnie lepszy od Bite. Na pewno lepiej mi zapada w pamięci w porównaniu do Bite, mimo że no nadal nie jest to album, który zapada czymś bardzo specyficznym w pamięci, to muszę przyznać. Oprócz wymienionego tutaj Healera, czyli pierwszego singla tego zespołu, mogę wymienić otwierające Reign of Vultures, mogę wymienić Animal Inside, Follow the Blind Man tytułowe, bardzo ładna ballada, What I Want, jeden z moich ulubieńców chyba tej płyty, bo bardzo fajnie pędzi, The Great Divide chociażby, ale overall nie jest to album, który mnie aż tak bardzo kupił. Podobnie jak Animal Drive, według mnie to był fajny album z drugiego dnia Frontiersów, jeśli chodzi o to rozdanie, ale nawet na drugim dniu Frontiersów ten zespół, owszem, kupił mnie, ale nie kupił mnie jakimś wielkim szałem. Bardzo podziwiałem Dino, jego wokal i tak dalej, natomiast
nie jest to taki styl, który mi się bardzo podoba. Jeśli miałbym do czegoś nawiązać, do czegoś przyrównać ten album i gdzie go usadowiłbym w czasie, gdybym nie wiedział, że został wydany właśnie teraz, to myślę, żebym go wcisnął w lata 90., kiedy heavy metal, taki tradycyjny heavy metal, trochę błądził, trochę szukał siebie, ponieważ wchodziła elektronika, wchodził industrial, tam grunge szalał i tak dalej, i tutaj zaraz się rodził nu metal i tak dalej. No to jest taka płyta, którą bym umieścił gdzieś na przykład w klimatach Circle of Silence z byłym wokalistą Acceptu, jakim jest David Rees. Mniej więcej takie Circle of Silence, trochę Widowmaker D. Snydera to późniejsze, Fight Roba Halforda, no mniej więcej te klimaty, jeśli miałbym wcisnąć gdzieś Follow the Blind Man. Jest to album dobry, ale nie na tyle wybijający się, żebym do niego regularnie wracał. Bo dosłownie parę razy go przesłuchałem przed nagrywaniem tego odcinka. No i rzeczywiście parę utworów mi tutaj wpadło, teraz sobie patrzę chociażby na tracklistę. Ale nadal nie ma tam takich turbo zapadających w pamięci kompozycji. I to jest chyba największa bolączka z mojej perspektywy, przynajmniej w tym albumie. Mimo to myślę, że warto do Follow the Blind Man zajrzeć, bo jak mówię, nie jest to zły album, ale nie jest to album, który mnie zwalił z nóg i wbił mi się w pamięć. I to jest chyba, są takie, to są te albumy, o których najgorzej się opowiada, bo to nie są złe albumy i to są albumy, które no fajnie brzmią i tak dalej, natomiast nie zapadają niczym charakterystycznym w pamięci. I właśnie Follow the Blind Man jest jednym z takich albumów i troszkę mi z tego powodu jest smutno. Mimo to ma swoje momenty, więc myślę, że warto do niego spojrzeć. Ja was zostawiam z jednym z utworów z tej oto płytki, a was zapraszam do kolejnego odcinka Rock'n'Roll Nation Rewind już niebawem, tak więc dzięki wam wielkie za oglądanie, no i cóż. Nada.